Dzień dobry, proszę Państwa. Tu Perły z Pakamery, Beksi i Capri. Zaczynamy od dzisiaj nowy projekt. Capri przedstawi Państwu szczegóły i opowie, jak w ogóle doszło do tego projektu. Kochani, zacznijmy od tego, że jeszcze do niedawna miałam bardzo kiepski okres w życiu. Pewnie wielu z Was miało taki kiepski okres, jak to wiadomo. Zaczyna się nowy rok, wchodzi nowy ład, jest kiepska pogoda. No, po prostu wszystko się psuje. Tak. I jakoś tak przyszedł taki moment, że ja się nagle rozsypałam. Totalnie. No, kompletna rozsypka. Tak. I w pewnym momencie przypomniał mi się film do obejrzenia, którego namówiła mnie Beksi. Film o tytule, czy ja dobrze powiem, Gdzie jesteś, Bernadette? Tak? Tak, tak się nazywa ten film? Tak? Tak. No. I w tym filmie był motyw piosenki, którą zapewne wszyscy znają. Piosenki Time After Time. Cyndi Lauper. Jak tak jest. I jakoś tak nagle przypomniało mi się, że cover tej piosenki był również w takim filmie z 92 roku, tak? Dobrze pamiętam? Tak, australijski film. I to był taki film pod tytułem, po polsku przetłumaczony film Roztańczony buntownik. Po angielsku, komicznie, jeśli dobrze teraz powiem, to film się nazywa Strictly Ballroom, z tym, że jest to produkcja australijska i prawdopodobnie dlatego ten film chyba nie jest taki popularny jak na przykład film Dirty Dancing. No i też możliwe, że film nie jest bardzo znany, ponieważ on jest taki przerysowany, no nie? Tak, w nim jest dużo groteski. To oczywiście jest w jakimś tam celu. Tak, to nie jest taki wyciskacz łez typowy, nie? Taki dokładnie. Komedia, to nie jest komedia, jest to komedia romantyczna, ale nie taka wyciskająca łzy z oczu. Nie. Ten film jest, my właśnie będziemy go za chwilę omawiać, jako że zaczęłam opowiadać, jak to się wszystko zaczęło, to ja po prostu przypomniał mi się ten film i ja go sobie obejrzałam. No jak sobie go obejrzałam, to bardzo mnie zainspirował ten film. No i powiedziałam Beksi właśnie, no i również Iwence o tym filmie, tak. No i ja chyba fragment finałowy tego filmu jakoś tam wam przesłałam, pamiętam, na Signalu. I ciebie to wtedy zainteresowało, tak? Tak. No i zechciałaś obejrzeć ten film. I po obejrzeniu filmu napisałaś nam mini recenzję, która po prostu mnie tak jak bardzo starych urzekła. Czasów. To mnie urzekło, rozwaliło mnie. Sama też dodałam parę słów, uwag na temat tego filmu i to właśnie, dlaczego tak bardzo film mi się podoba. I jakoś tak przyszedł do głowy pomysł, a może byśmy zaczęły robić recenzję filmów. Tak jak właśnie... A trzeba mi opowiadać, nie? Tak jak kiedyś właśnie pan Raczek z panem Kałużyńskim prowadzili Permy z Lamusa. I tak to się zaczęło. Tak. Później zaczęłyśmy właśnie myśleć o nazwie, bo ja podłapałam to. No, przecież nie możemy mieć programu pod tytułem Perły z Lamusa, bo ani nie jesteśmy tej klasy recenzentkami, tylko zwykłymi szarakami, ani nie będziemy oglądały i szukały aż takich pereł, bo nawet nie mamy pewnie pojęcia o takich prawdziwych perłach. My będziemy sobie nie znamy szukały... na filmach, po prostu. Tak, nie znamy się za bardzo na filmach. My będziemy szukały tego, co nam się podoba, co nam wpadnie w oko. Czasem również takich rzeczy,
które niekoniecznie nam wpadną w oko, ale chcemy o nich porozmawiać, bo nas na przykład są śmieszne. Bo zrobiły na nas wrażenie jakieś. Zrobiły nas wrażenie pozytywne, mm-hmm. albo wręcz przeciwnie, jakiekolwiek. Tak. Bo mamy, tu wiesz, o jakim filmie myślę, ten film będzie następny. Mm-hmm. No i zaczęłyśmy myśleć właśnie o tej nazwie i tak wyszło, ty wymyśliłaś perły, prawda? Ty wpadłaś na perły, ja wpadłam z pakamery, czyli z takiego zbiorowiska wszystkiego. W pakamerze mamy rzeczy... Wszystkie przyda się. Potrzebne, ta, przyda się, takie mm-hmm. nie przyda się, różne i różniste i my takie właśnie będziemy tam wyszukiwały filmy. No na przykład ten, prawda, australijski mm-hmm. z 92 roku. No i tu w tym miejscu chciałabym bardzo serdecznie podziękować za to, co się stało u pana Raczka z moim wierszem. No i prawda, z tym, że twoja recenzja została tak doceniona i dostałaś tę książkę, ale bez autografu i to nas tak skłoniło do nagrania audycji, do szeregu przemyśleń, bo dzięki temu my doszłyśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy teraz i będziemy sobie tu nagrywać takie własne recenzje takich filmów, jakie będziemy chciały. Gdyby do tego nie doszło, to pewnie ja bym dalej oglądała filmy polecane przez pana Raczka, pisała wiersze i bym taka była wsadzona w jakiś tam schemat cotygodniowy, a tak zresztą pewnie też, prawda, bo mm-hmm. tobie się spodobało to pisanie recenzji, tylko czasu trochę brakowało, mm-hmm. a tak będziemy we własnych ramkach i we własnych filmach i będziemy i mogły i rysunkowe, i różne, i przeróżne i co nam tam w duszy zagra, to sobie będzie mogło o nich rozmawiać. No i tak sobie pomyślałam, bo pan Raczek, pan Tomasz Raczek, dalej go słucham i dalej się urzekam jego głosem i w ogóle jestem zachwycona tym, co on w swoich recenzjach przedstawia. Z częściami premium jestem urzeczona. On często mówi, że to, co widzimy na ekranie, to jest tylko 50%, prawda? A drugie 50% filmu dzieje się u nas w głowach. Ale on w swojej audycji o tych 50% często opowiada i ja tu pomyślałam, żeśmy my poszły innym tropem, żebyśmy w tych naszych audycjach poszły myśleniem pana Zygmunta Kałużyńskiego, który powiedział, że nawet w najgorszym filmie jest jedna scena, dla której warto go było obejrzeć. Że nie ma możliwości, żeby nie było. Ja sobie pomyślałam, że my właśnie może będziemy opowiadały o tej jednej scenie. Każda z nas przedstawi jedną scenę, która nas tak szczególnie poruszyła z każdego filmu. Co o tym myślisz? Myślę, że to dobry pomysł. Aczkolwiek, no, ja może teraz od razu powiem o mojej skali ocen, ponieważ tak? pan Tomek ma skalę 10-stopniową, a ja mam taką skromną. W zasadzie jest to skala trzygwiazdkowa, chociaż można by powiedzieć, że jest 4-stopniowa. Ale jest po prostu bardzo uproszczona. Bardzo, bardzo. Już mówię, o co chodzi. Mianowicie, gdy daję filmowi 3 gwiazdki, czyli max, to oznacza, że jest to film, który obejrzałam i mam ochotę obejrzeć go jeszcze raz, albo nawet jeszcze kolejny, powiedzmy. No tak mnie zachwycił. Z jakiegoś powodu, nieważne czy to jest po prostu tak dobrze zrobiony, czy jest ciekawa historia przedstawiona, czy coś innego. Po prostu film mnie zachwycił i mam ochotę go obejrzeć po raz kolejny. I to są moje 3 gwiazdki. Kolejna ocena to już będą 2 gwiazdki. I to jest film, który obejrzałam i zrobił na mnie fajne wrażenie. I na przykład za jakiś czas, za parę miesięcy albo za tydzień, bardzo chętnie sobie do niego wrócę, obejrzę go sobie jeszcze raz. Powiedzmy, przypomnę go sobie kiedyś. Potem mamy 1 gwiazdkę, czyli to będzie film, który obejrzałam raz
Było to jakieś ciekawe doświadczenie, ale powiedzmy raz wystarczy w zupełności. Nie był to jakiś tam stracony dla mnie czas, ale też, jak to powiedziała nasza sławna poetka, nie urywa. No i pozostaje nam ostatni stopień w tej skali, czyli zero gwiazdek. W przypadku, gdy obejrzałam film i żałowałam, że go obejrzałam, była to kompletna strata czasu, bubel i... Tak to wygląda. Nie ma gwiazdek. Tak, nie ma gwiazdek, nie. A ja natomiast nie będę w ogóle oceniała, Kaprylda będzie. Kapry, przepraszam, bo Kaprylda. No cóż, ty będziesz mówić swoje wrażenia. Ja będę opowiadać swoje wrażenia, ja będę tak właśnie sercem, jak to tak na mnie wpłynęło, na moje emocje. Refleksje. A tak, refleksja, ty będziesz tą panią, która ocenia. Dobra, oceniająca pani. Dlatego bo ja nie potrafię być taka do końca obiektywna chyba i dlatego, ja to zaraz bym wszystkim tam dokładała, zaraz mi jest szkoda i nie będę obiektywna. Myślę, że ty się w tym lepiej sprawdzisz, w tej obiektywnej ocenie. A ja wiem. No i właśnie może teraz przejdziemy do tego filmu, do tego roztańczonego buntownika. Tak jest. Nie wiem, czy od razu ocenę walniesz, czy najpierw opowiadam? Myślę, że na koniec. Na koniec będzie ocena. Mhm. No dobra, to powiedz ty. Nie możemy spoilerować chyba, tak? A czy chyba trochę będziemy? Ja myślę, że troszeczkę pospoilerujemy, bo... No właśnie, bo znowu nie da rady opowiedzieć. Tak, nie, nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. To jest tak mało znany film, powiedzmy, że... Żeby go obejrzeć, to ktoś zechciał obejrzeć, bo powiedzmy, może się okazać, że ktoś zacznie oglądać ten film i zobaczy, że to jest jakiś bubel, jakiś kicz taki i po prostu przestanie oglądać, tylko przez to takie mylne wrażenie może stracić bardzo fajny film, bardzo pouczający. A ten film miał jakieś nagrody, bo ja to sobie zaczęłam o nim czytać i on w Australii dostał kilka nagród, proszę. Między innymi za jakiś oryginalny scenariusz. I może tak, może tu powiem, poczekaj, ja muszę przeczytać. Właśnie, może ty powiedz te takie ogólne takie wiadomości, które są dostępne. Tak, które sobie znalazłam i każdy może je znaleźć, ale tu trzeba przedstawić. Reżyseria i scenariusz Bas Luhrmann. Tak jest napisane, nie wiem, jak to się czyta. I Andrew Bowell. Francuska Bowell? Też nazwa. Bowell może. Tak, reżyseria ten Bas Luhrmann, a scenariusz Bas Luhrmann i ten Andrew Bowell przez V pisane. Jeszcze jest trzeci pan, Craig Pierce. O, od scenariusza, czyli trzech panów od scenariusza. Mam tak dziwnie napisane, dlatego tak to przeczytałam. W głównych rolach występuje Paul Mercurio i Tara Maurice chyba, Maurice się pisze. Coś takiego. Tak, nieznani. Chyba nam są to aktorzy, chociaż tam później sobie o nich czytałam, to w kilku filmach występowali. On tak w jakiejś historii biblijnej, on chyba Józefa zagrał. Ja go jeszcze kojarzę, że w polskiej telewizji właśnie leciał w roli tego Józefa biblijnego, którego bracia sprzedali, tak, i który później sny czytał. No. Matko. Muszę powiedzieć, że on to takie ciacho. No, ale fajny. Aktor i tancerz. Tak, tancerz. Tak. No i fabuła dzieje się w szkole tańca, ale jednocześnie tam też chyba odbywają się jakieś konkursy. No w każdym razie wokół konkursów tańca towarzyskiego i w szkole tańca. To znaczy rodzice tego bohatera są byłymi tancerzami, chociaż o ojcu na początku nie wiadomo, że on też kiedyś tańczył i oni po prostu prowadzą szkołę, żyją z tego. A przy okazji ich syn jest takim dobrze się zapowiadającą gwiazdą tańca. Dobrze się zapowiada. Tak, i tam jest taką ambicją matki zwłaszcza, żeby on, matki i partnera, z którym ona tańczyła, tak na początku myślimy, że ona tylko z nim tańczyła, jest, żeby on zdobył jakąś główną nagrodę. A on zaczyna wydziwiać. Powiedz jak? Jak on zaczyna wydziwiać Capri? To znaczy...
On po prostu, bo o co chodzi w tym filmie? I skąd właśnie cała ta groteska i to przerysowanie? Ja to tak odbieram, że w filmie pokazany jest, myślę, że to jest bardzo symboliczne, bo to akurat przykładem jest taniec i jakieś tam zasady królujące w tym tańcu. Natomiast myślę, że można to odnieść do bardzo wielu dziedzin w naszym życiu. I chodzi o to, że to jest cały ten taniec, całe to środowisko jest tak jakby zmonopolizowane przez też jakiegoś takiego gościa, który tym trzęsie, trzyma to wszystko w garści. On ustala reguły i nikt nie może tego złamać. To są reguły. I powiedzmy właśnie tak, tak jak nie nawet można wprowadzać on mówi, nowych kroków żadnych. Tak, nie można wprowadzać żadnych nowych kroków. Natomiast główny bohater Scott, w cyrku, nie? On po prostu tak, on chce tańczyć po swojemu. Jemu nie wolno. No i chodzi o to, że powiedzmy ten świat tańca jest taki, pomimo że powiedzmy te wszystkie stroje, one są, no nie wiem, kreacje są takie wow, zachwycające, ale to wszystko jest takie kiczowate, przerysowane. To tak jak w końcowej scenie, nie wiem czy pamiętasz, że śmiałam się, że jeden ze strojów pary przypominało mi, jakby mieli plasterki bakłażanów zamiast rękawów, nie? Ale to chyba właśnie w tym filmie jest tak przerysowane, tak. Bo naprawdę specjalnie. Na tych konkursach aż tak to dokładnie nie wygląda. Nie, nie. I to ale jest tak wszystko trochę obśmiany ten świat konkursów, ale to chyba aż właśnie tak naprawdę nie jest, nie? Ale to właśnie chyba to tylko w tej chcą pokazać, tak, że to jest wszystko takie sztuczne, sztucznie napędzane i właśnie, a z drugiej strony jest pokazany świat Franceski, czyli tej partnerki Scotta, znaczy nowej, ona, nowej która bo, się tak, zgodziła z nim tak, tańczyć. I jest pokazane tak jakby nie? jej świat, jej rodzina, miejsce, gdzie oni tam żyją i to jest tak jakby ten świat jest taki normalny, tam się toczy normalne życie, tam jest prawdziwy taniec pełen prawdziwych emocji, nie? Tak, i tam taniec mają we krwi ci ludzie i tańczą tak z serca, prawda? Serca, a nie, tak, a nie tymi pasodoble. Właśnie, co może już, nie wiem, to chyba nie będzie ta scena, która mnie rozwaliła, co miałyśmy mówić o tych scenach takich, bo tam są kilka różnych fajnych scen, tak? Ale na przykład no mi się... No wrażenie na mnie zrobiła ta scena, kiedy oni są tak jak w tej u rodziny Franceski. To znaczy Scott tam przychodzi do Franceski, nagle widzi go jej ojciec i chce go wygonić. No ale pojawia się babcia, która po prostu jest superaśna w tym filmie. To jest taka kobieta. Fajnie tańczy babcia. No. Kobieta właśnie, która jest idealna do takich, w takim domu, gdzie jest taki mężczyzna, tak jak ci, bo to chyba oni Hiszpanie są, tak? To jest jakieś coś takiego, tak, no taki mają ten temperamencik, gdzie właśnie widać, że jest pełno emocji, jest taki ten pełen temperamentu mężczyzna, nie? A tutaj jest taka kobieta, właśnie taka babcia, która to wszystko trzyma w garści, ale robi to z taką gracją i w ogóle jest taka pełna ciepła, miłości dla wszystkich, nie? No i właśnie ta babcia no mówi, żeby jednak żeby oni pokazali, jak oni tańczą. Pokażcie nam, chcemy zobaczyć, nie? Co wy robicie. No, no i pokazują ten sztuczny taniec, tak można powiedzieć. Ten taniec, w zasadzie jakieś takie podrygi. Wyuczone. No i po prostu zostają wyśmiani przez rodzinę Fran. Tak, tak. On zwłaszcza tak tancerz taki tak, uznany, bardzo urażony, nagradzany. No i tak, z taką pretensją pyta, co w tym śmiesznego, czego wy się śmiejecie. No i wtedy nagle ojciec Fran porywa do tańca babcię i tańczą takie prawdziwe pasodoble i Scott po prostu jest w szoku, jest po prostu z jednej strony w szoku, a z drugiej strony jest oczarowany tym wszystkim. Tak, i chce się tak nauczyć. No i później oczywiście są bardzo skomplikowane tam dzieje, bo tam dochodzi taki do kłamstw, żeby go przekonać. Tak, zostaje zmanipulowany. Grają na jego emocjach, żeby tak jest zmanipulowany. Na jego emocjach ktoś gra, żeby tylko zatańczył tańczył klasycznie.
Tak właśnie się zastanawiam, dlaczego tak bardzo chcieli w tych schematach siedzieć, to trochę mi się, wiesz co, tak kojarzy to z naszą audycją o burakach, że po prostu ludzie się, niektórzy boją takiego wyjścia poza ramy, boją się nowości, żeby ktoś wykazał się czymś innym, bo oni nawet nie będą wiedzieli, co z tym począć, jak to ocenić, oni, dla nich to będzie... coś, na czym się zupełnie nie znają i pewnie obawiają, no obawiali się, prawda, że przestaną być specjalistami w tym swoim. Tak, i braku kontroli, bo tak to fachu. Wcześniej oni kontrolowali zasady. Tak, jeszcze kto ma z kim tańczyć, oni tam dobierali te pary, tak. Czy ty miałaś kiedyś do czynienia z takim środowiskiem tancerzy, takich, no, którzy tańczą tak, nie wiem, zawodowo? Nie, zawodowych nie. Jedyne co to w szkole na WF-ie, co tańczyliśmy, uczyliśmy się tańców różnych, cza-cza-cza i takie tamtego, nie? No albo poloneza na studniówce, ale tak to nie. Bo mi się przypomniało, o, tak jak w części premium, mi się przypomniały takie bardzo stare czasy, kiedy ja pracowałam w PZU, sprzedawałam polisy na życie. Miałam takiego pana, takiego, nie wiem jak to powiedzieć, no jakiegoś takiego przewodniczącego tej grupy, który tam zarządzał i nas uczył. I jego syn, on ten syn był w wieku mojego syna, dokładnie, i on się właśnie, ten syn, zajmował czymś takim. I pamiętam, jak on właśnie opowiadał ten człowiek, ile kosztują te stroje, te buty, matko, i te w ogóle te treningi, jakie są mordercze, i później to jeżdżenie na te wszystkie konkursy, to po prostu dla takich małych dzieci to jest wykańczająca sprawa psychicznie. No na pewno stres, presja. Stres ogromny, gdy oni właśnie, tym bardziej, gdy oni właśnie, nie wiem, nie wygrają, gdy mają tam duże szanse, gdy w tak młodym wieku stają do konkursu. I tu jest jeszcze taka historia, że w związku z tym, że to jest w parach, to później dochodzi do jakichś pretensji między nimi, że to przez nią, że to przez niego. I to taka, jest trudna historia. Słucham? Szukanie winnych. Szukanie winnych, tak. Jeszcze taki... Dziewczyny z mojej obecnej pracy, córka też tańczy, ale to też jest to tak, tylko że tak już rzadziej się tam z nią, rzadziej z nią rozmawiam, ale też to jest ogromna taka presja i no, taki wielki obowiązek dla rodziców, później dla tych dorosłych osób, to właśnie jeżdżenie, to ciągłe branie udziału w konkursach. Kurczę, teraz tak się staram, to tak pięknie wygląda, a od środka to jednak nie jest aż takie... No właśnie, tak. To tak jak w tym filmie tak pokazane. Tak jak sport zawodowy, nie? Taka groteska właśnie, że na zewnątrz takie wszystko piękne, wszyscy tańczy z uśmiechem na twarzy, a tam powiedzmy w środku wszystko boli. Albo boi się, tańczy ze strachem, czy wygra, czy nie wygra. No. Jak tam w filmie się okazało, że w pewnym momencie, że wszystko zostało ustawione, prawda? Tak. A ja powiem o swojej scenie teraz, która na mnie zrobiła największe wrażenie w tym filmie. Na mnie największe wrażenie w tym filmie zrobiła scena, kiedy ta dziewczyna, taka, no, można powiedzieć, taka szara mysz, Francesca, tak, taka jeszcze z jakąś taką cerą okropną i w ogóle taka nie za pięknie wyglądająca, taka nieuczesana, gdzie przedtem była w grupie początkujących i tańczyła z drugą dziewczyną, gdy ona się odważyła podejść do takiego, można powiedzieć, gwiazdora, tego Scotta, i powiedzieć, że gdy się tam podsłuchała, że właśnie nie chcą zaakceptować tego jego tańca, że ta jego partnerka tam nie chce z nim tańczyć z tego powodu. Tak, napadów histerii, która nam się darła. Tak, to były dwie gwiazdy histerii. Ta jego partnerka i matka. To po prostu dla mnie to było niesamowite aktorstwo. Tak, to dlatego warto obejrzeć. To jest komedia romantyczna, ale naprawdę zupełnie inna. Tak. Niż się wszyscy spodziewają. To właśnie, że ta dziewczyna nie bała się podejść do takiego gwiazdora i mu zaproponować, że będzie z nim tańczyła. Tak na nią najpierw, prawda, patrzy z przymurzeniem oka, tak to za taką trochę lekką pogardą. Tak. A potem chyba nie za bardzo ma wybór, więc się decyduje.
I no, zaczyna im iść to dobrze. Mhm. No i później on na nią patrzy zupełnie innymi oczami. Tak. Ale to właśnie ta jej odwaga, to, że ona podeszła do takiej osoby, to dla mnie była taka najważniejsza scena, bo no, w życiu tak mi się też zdarza, że na przykład zanim podejdę do jakichś osób, które mi się wydają jakieś, matko, to straszne, co powiem, ale lepsze w pracy osoby, które wyżej w hierarchii stoją, to ja się ich zawsze obawiam. Nie, to jeszcze mi to zostało. To już u nas już jest wszystko takie otwarte i komunikacja otwarta i można do każdego podejść, a we mnie zawsze jest jednak ten lęk, zanim wejdę do takiego pokoju. I to jak się zawsze, że się pokonam i że powiem to, co mam powiedzieć, to później taką wielką ulgę czuję, jestem z siebie zadowolona. I tu właśnie tak to, dlatego ta scena mi się tak bardzo podobała. No, wow. Tak. A teraz może kawałek swojej recenzji tutaj odczytam, to napisałam, to właśnie, koniec. O właśnie, całą taki... przeczytaj, tak, bo... Tak, myślisz? Bardzo fajnie to ujęłaś, tak, całą esencję tego filmu. No, ja tylko powiem, jeszcze dopowiem do tego właśnie twojego, że to w sumie do pani bardziej będzie skierowane, że właśnie ten aktor grający w filmie, Paul Mercurio, tak? No tak. To jest, on tak w ogóle, to jest film sprzed 30 lat, trzeba powiedzieć, więc to nie są te czasy, gdzie teraz mamy umięśnionych mężczyzn, ale to jest wszystko takie, kurczę, sztuczne, napompowane, nasterydowane i tak dalej. On jest, kurczę, przystojny, super zbudowany, ma super sylwetkę, umięśniony jest, ma wspaniałą postawę, taką tancerza. No, jest przy tym bardzo naturalny, nie? Więc ona, powiedzmy, i oprócz tego jest właśnie no, tą gwiazdą, tym tancerzem, pretendentem do wygrania tego festiwal, czy konkurs Pan Pacific to się nazywa, czyli takie jakieś duże bardzo wydarzenie taneczne. No i ona nie dość, że tak jak mówisz, że musi do takiego kurczę bożyszcza podejść, to jeszcze tak. Do takiego, ona taka myszka szara, nie, tutaj kurczę, takie leginsy i taki duży podkoszulek, nie, tak, taki duży tego i brzydka cera. I ona ma odwagę podejść do niego, nie? I w zasadzie ona chyba też na... Ona tam mówi potem o tym. Mówi o tym. Coś tak, no i z taką emocją do niego, że jemu chyba trochę głupia się robi i daje jej szansę. No i ona wtedy nagle demonstruje mu swoje własne kroki i to chyba decyduje, że on rzeczywiście zaczyna się być nią zachwycony. Tak. No, a teraz prosimy o recenzję. Się rozgadałam. Taką moją mini recenzję, tę, którą napisałam po obejrzeniu tego filmu i która tutaj zainspirowała Capri do tego, żeśmy taki cykl zrobili. Napisałam, proszę Państwa, tak. Film Roztańczony buntownik jest urzekający. Jest jak energetyzująca bajka, coś pomiędzy Dirty Dancing, Kopciuszkiem i Alicją z Krainy Czarów. Postaci są przerysowane, ale nie wszystkie są oślepiająco białe i mroczno-czarne. Matka bohatera na koniec okazuje się dobra, a ojciec wręcz charyzmatyczny, a na początku filmu nic tego nie zapowiadało. Ten film pobudził mnie do wielu rozważań, przede wszystkim o tym, że tak łatwo jest iść utartą drogą i zbierać oklaski i spełniać wszystkich oczekiwania, a tak trudno jest odczepić się od stada i biec swoją, a jednak w jakiś sposób obcą i nieznaną ścieżką, z której wszyscy radzą zawrócić. Panika i niepewność i strach zadeptały już nie jedną piękną ścieżkę. Trzeba być naprawdę niezłym uparciuchem, żeby biec wśród ostrych krzewów i co chwila zahaczać o kolce i nie zawrócić. Większość ludzi wybiera utarte, jasne i pewne szlaki, ale na szczęście są też na świecie ryzykanci, którzy nie boją się klęski i tańczą tylko do muzyki, która gra w ich sercach. I na szczęście są też nieśmiałe dziewczyny, które nie boją się wejść do świata pewnych siebie ślicznotek. Super. No, nic ująć, tak, nic dodać. I właśnie taki jest ten film i zachęcamy wszystkich do obejrzenia. No i właśnie tam, a teraz Capri, w tym filmie... werdykt, czy jeszcze nie opowiadała? Aha. Werdykt, czy będziesz jeszcze opowiadała? No jeszcze może powiem, bo ja mówiłam o scenie, która zrobiła na mnie jakieś tam wrażenie, ale to jeszcze nie była ta scena, więc jeszcze ja opowiem o tej mojej takiej fa.
faworytce. Zabrakło mi słowa. Tak, i jeszcze powiem, że właśnie to Fran właśnie uczy Scotta takiej właśnie głównego sentencji, motto takiego właśnie, który jest tak jakby myślał przewodnią tego filmu, że życie w strachu to życie na pół gwizdka. I to jest właśnie... No coś w tym jest, tak, no nie? Z kolei u mnie taką tą mega sceną, no to była ta, jednak ta scena finałowa, kiedy jednak... No ja troszeczkę się rozgadam, bo jeszcze na koniec coś powiem na temat właśnie jak mi się, co myślę na temat relacji między nimi, bo nie jest taka typowa. No w każdym razie, no to tak szybciutko scena. To jest kiedy oni jednak dochodzi do tego, że jednak decydują się na ten wspólny taniec na tym konkursie Pan Pacific. Wpadają na scenę po prostu, ale to jest z takim efektem wow. I tak, i zaczynają tańczyć. Oczywiście tam te pary w tle sobie tam podrygują, jakieś tam dziwne ruchy wykonują, a oni takie ogniste pasodoble tańczą. I w pewnym momencie organizatorzy konkursu, no, chcą im wyłączyć muzykę, tam różne rzeczy się dzieją, przepychanki, walka normalnie, tak, są kuksańce i tak dalej, no i dochodzi do tego, że faktycznie im wyłączają muzykę, no i organizator, ten cały, ta cała szycha, która trzęsie tym świadkiem, no po prostu dyskwalifikuje ich. I oni już prawie schodzą ze sceny i nagle z tłumu wychodzi ojciec Scotta i zaczyna bić im brawo. Bardzo przejęty. I w tym momencie do tych oklasków dołącza rodzina Fran. I tu jest właśnie taka bardzo znacząca scena, bo w trakcie filmu w podobny sposób Scott jest uczony poczucia rytmu w tańcu. Więc za chwilę już cała publiczność, wszyscy klaszczą, tak? Nie wiem, jak się mówi. I dzięki temu oni mają po prostu rytm. I oni tylko do tego rytmu zaczynają tańczyć. No i w tym momencie właśnie to ja mam ciarki, jak on zaczyna po prostu te swoje obroty takie, te wszystkie takie... Tak. Tak, no to trzeba po prostu zobaczyć, bo to trzeba, nie da się tego obejrzeć. Tak. No i a później dochodzi do tego, że jednak ta była partnerka Scotta włącza muzykę, no i mogą dokończyć swój taniec. No i po prostu ten cały organizator ponosi klęskę i tak dalej, i tak dalej. No... I to jest ta scena, która właśnie taka finałowa, która ogromne wrażenie na mnie zrobiła. Ale muszę jeszcze powiedzieć dwie rzeczy. Ja się rozgadałam, jak nie wiem. Pierwsza sprawa to relacja. Jest niesamowita między relacja taka Scotta i Fran, że to jest takie, nie wiem, czy ty też odniosłaś takie wrażenie, że to jest takie niewinne, tam nie ma grama seksu. Taki szacunek, tak, szacunek taki jest między nimi, ona w niego zapatrzona, on na początku nie, ale później jednak wiadomo, jak to w filmach bywa. W komediach romantycznych. I co mi się bardzo podoba, że ta relacja jest taka niesamowicie prosta, nie jest w ogóle skomplikowana, bo powiedzmy, kiedy on odrzucił jako partnerkę tylko dlatego, że został zmanipulowany, no i Fran poczuła się zraniona i tak dalej, i już tam wychodziła z tego konkursu, on jednak za nią pobiegł. Dobra, nie? I to było takie niesamowicie proste. On mówi do niej, słuchaj, nie mamy czasu, chcesz jeszcze ze mną zatańczyć, nie? Czyli z sercem na dłoni do niej. A ona w ogóle bez żadnej dramy, jak powiedzmy, zrobiła mu focha czy coś, to ona po prostu uśmiechnęła się, pokiwała głową, tak, tak, chcę. Tak, to też było inne. To było, nie było 100 tysięcy komplikacji, masz rację. Jak to może być proste, nie? Sprawa między dwojgiem ludzi bez jakichś tam fochów, kłótni, obrażania się, to mi się bardzo podobało. I ostatnia sprawa, nie wiem, czy zwróciłaś uwagę na pewny czarny charakter.
to była, nie pamiętam jak się nazywał ten cały organizator, ten gościu, który tym trząsł, ta mhm, cała szycha, z tą, nie? Z tą peruką. I on miał taką kobietę przy sobie, kojarzysz? Tak, tak, taką blondi w lokach blondie, chyba, tak? Blondi w lokach, tak. I ta blondi ani jednego słowa chyba nie wypowiedziała. Czy tam może jedno. Ale ona tak niesamowicie zagrała czarny charakter, że widać było, że ona to jest zła kobieta. I na koniec pozostała właśnie przy tym swoim mężczyźnie w jego porażce. I to też jak była jakaś miłość chyba, nie? No tak, no nie? Fajnie. Fajno, no. Fajnie to wszystko tak. Zauważyłaś. Tak. Czyli co? Teraz będzie ten. Ocena. Misa? Ocena teraz. Nie mam misy, mam pusty kubek. Czekaj. Dobra. Mam dawaj. Pusty kubek. Później coś się zorganizuje. Mam ale to tak na razie, na tymczasem. Mhm. Czekaj, mam pusty kubek i długopis, więc teraz. Będzie gong. Tak, gong. O matko. Czekaj, jeszcze raz, bo walnąłam w mikrofon, wytnie się. Dobra. No. O, jeszcze o salaterkę. Dobra. Więc moja ocena tego filmu w mojej skali ocen, no to trzy. Trzy. Nieważne, czy on jest dobry, no chociaż mówisz, że zdobył nagrody, czy był kiczowaty, nie kiczowaty, po prostu ten film tak mnie urzekł, ma taki w sobie urok, że ja po prostu jeszcze wielokrotnie sceny tańca oglądałam, jeszcze raz obejrzałam sobie w oryginale, czyli bez żadnego lektora tłumaczenia, tylko po prostu mhm. po angielsku. Także z racji tego, że tak, takie miłe, dobre wrażenie na mnie zrobił ten film, więc ja osobiście daję 3 gwiazdki. A ja mimo, że nie oceniam, to razem z tobą też daję 3 tak. gwiazdki. No też super. Mi się ten film bardzo podobał tak. i wszystkich zachęcamy. Zachęcamy. Jest na platformie mhm. CDA ten film. Tak, tak. Może, nie wiem, może czy gdzieś jeszcze da się znaleźć, ale jest na CDA. Na CDA, tak. w tej platformie za free, mhm. także tak roztańczony. Jest. Roztańczony buntownik. No. Pamiętajcie. Tak. Dziękuję. I pamiętajcie, życie w strachu to życie na pół gwizdka. Tak. Mm. Dziękujemy. Dziękujemy za uwagę, za wysłuchanie i do usłyszenia. Tak. Do usłyszenia i do obejrzenia filmu. Do następnego filmu. Hej. Tak. Pa, pa. Pa, pa.